Witam Państwa w magazynie F1. Ze mną w studiu stały ekspert Cezary Gutowski z przeglądu sportowego, ale rozmawiamy nie o Formule 1, tylko o kierowcy Formule 1, o Robercie Kubic, o jego przyszłości. Tutaj w studiu pytałem cię, pamiętam, czy ten wypadek podczas Rally 2, rozbicie Citrena, będzie miał jakieś konsekwencje dla jego kariery na przykład w Citrenie. Okazuje się, że tak jak mówiłeś, żadnych. Bardzo go chcą władze Citrena. W przyszłym roku wręcz w programie rajdowych Mistrzostw Świata w URC, tylko mówią, że musi y, znaleźć y, sponsora, powiedz o co chodzi, on ma szukać, łatwo mu będzie, kto, kto by takim sponsorem mógłby y, być, jak w dym będą y, walić. No tutaj Iw Maton powiedział takie właśnie stwierdzenie znowu, że mówił, że bardzo zadowoleni są i tak dalej, że na przyszły rok mogą wystawić się ten samochód, ale musimy znaleźć teroby to, towi partnera, tak ładnie polityczny sposób to ujął. Po pierwsze powiem, że jestem zdziwiony w ogóle, że taki poszedł weter taki komentarz, tak samo jak wcześniej o tym, że Robert odmówił kontraktu z DTM, bo tak jeszcze się nie mówi, tak no więc tutaj widać, że Iw Maton e Dużo mówi, eee, i aczkolwiek w, ty, w tym konkretnym przypadku być może no, ciut za dużo, nie były te słowa potrzebne, niemniej no, ewidentnie tutaj no, przy, przychodzimy teraz do elementu, który no, w, w zasadzie w rajdach jest wszechobecny. Tutaj wiele, wielu fanów się skarży na to, że w Formule 1 jest teraz więcej kierowców, czy to płacących, czy takich, którzy wnoszą pieniądze sponsorów, jak na przykład nawet sam Fernando Alonso przyszedł do Ferrari dzięki pieniądzom Santander, Santandera w dużej mierze no a w rajdach to wygląda jeszcze gorzej, znaczy w rajdach jest naprawdę bardzo ale to bardzo małe grono kierowców, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby jeździć bez poparcia jakiegoś tam partnera, czy to, czy to kogoś, kogo sami wyszukają, czy kogoś to powie tak, my w to wchodzimy dlatego, że macie tego kierowcę, no i wygląda na to, że tego oczekuje Citroena od Roberta Kubicy jest to myślę dość normalne, bo tak jak mówię, tak wygląda świat rajdowy, tren ma zamknięty swój ten program podstawowy na WRC swojego teamu fabrycznego, więc tam już nie ma miejsca dla Roberta po prostu, bo, bo kontrakty zostały podpisane, natomiast bardzo chcą mieć go w, innym, w jednym z pobocznych samochodów. Jakby mogą mu wystawić specjalnie dodatkowy samochód, tylko po to, żeby Robert tam jeździł. No ale wychodzi właśnie ta kwestia partnera. Ja myślę, że tutaj problemu większego nie będzie. Robert wie, co robi, doskonale się ogarnia w świecie rajdowym, więc myślę, że tutaj wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli chodzi o partnerów to no nie chcę stać w ciemno, myślę, że jest kilka filmów w Polsce, jest też kilka filmów za granicą, zwróćmy uwagę, że Pirelli bardzo blisko chodzi Roberta, że Robert na rajdach w czapeszce Pirelli, że on przy tych opanach dużo chodzi. Robert jest wyśmienitym testerem opon, generalnie tak było w Formule 1 i także to samo dotyczy opon rajdowych, oni są po prostu zachwycani tym, jakim w tym pomaga, więc wydaje mi się, że Pirelli to jest jeden z takich potencjalnych, Partnerów, który chętnie by widział Roberta w sportach motorowych i mógłby mu pomóc. Tutaj ja strzelam, nie, nie wnikam generalnie w żadne negocjacje, ale wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Drugi kierunek taki, takiej dużej firmy, której powinno zależeć na tym, żeby Robert jeździł w WRC, to powinien być Red Bull, bo Red Bull został sponsorem całej serii Mistrzostw Świata i wydaje mi się, że zawsze znaczy wydaje mi się, że jestem przekonany, że przyjście takiego kierowcy, takiego nazwiska jak Robert Kubica do Mistrzostw Świata. Bardzo by pomogło całej kategorii. Myślę, że mnóstwo fanów by zwróciło uwagę i by częściej oglądało właśnie rajdy, wchodziło na te strony rajdowe, gdyby Robert zaczął tam się ścigać i do tego jeszcze w najwyższej kategorii albo po prostu w kategorii bardzo wysokiej. tak Więc no wydaje mi się, że to minimum dwie firmy, czyli PL i Redwood, to są dwie firmy, które powinny być bardzo zainteresowane tym, żeby Robert się w tych miejscach świata znalazł. Natomiast no myślę, że tutaj kandydatów może być wielu. Musimy po prostu zaczekać, jak ta przyszłość będzie wyglądała i tutaj jeszcze zaznaczę w tym momencie, że. Że ja bym nie mówił, znaczy ja, my wiemy już, że Citrana bardzo chce Roberta. Wcale nie jest powiedziane, że Robert Citrana wybierze, tak więc tutaj jeszcze musimy chwilkę poczekać. A ja już widziałem takie spekulacje e, w internecie, że e, miałby wystartować w rajdzie Monte Carlo. Myśli, że to jest e, uprawnione, tylko jeszcze nie wiadomo po prostu, e, czy w Citronie, czy w jakiejś innej stajni. Też obiłem się już yy, o takich planach i tych szczyt podczas rajdówary jest to bardzo prawdopodobne i tutaj właśnie wychodzi ta kwestia, w jakim samochodzie Robert miałby pojechać. Pojawiły się jakieś tam wiadomości, że mógłby pojechać w mini. Nie jestem pewien, czy w iść w tym kierunku. Myślę, że do czasu startu Monte Carlo mam nadzieję, Robert będzie już miał na tyle przyszłość ułożoną, że będzie startował w tym samym samochodzie, który będzie kontynuował jazdę. Czyli przypuszczam, że albo w Citroenie, albo na przykład w Fordzie. Jeszcze tutaj kolejna jest opcja. Co prawda, Ford wycofał się jako team fabryczny, ale cały czas ma swoje zespoły i cały czas Fordy yy, będą w użyciu w Mistrzostwach Świata. Tak więc no. W Rajd Monte Carlo mam nadzieję, że się ziści. To już by było całkiem niedługo, za półtora miesiąca. W jakim samochodzie też jeszcze zobaczymy. No Na razie musimy jeszcze chwilę zaczekać i zobaczyć, aż te wszystkie klocki są poukładane. Tym bardziej, że przyszły obert nieraz wspominał, że chciałby też na że po pojeździć, więc sądzę, że tutaj cały czas no, może być dużo czynników jakby do rozważenia, dużo opcji. I musimy tylko zaczekać, aż to wszystko zostanie jakby przyklepane i na droga obrana i wtedy będziemy wiedzieli. I mam jeszcze pytanie, które ktoś postawił pod jednym w komentarzach, pod jednym z naszych magazynów dotyczących Roberta. A wyjaśnij, no, czy to jest tak, że on jest, jeśli chodzi o rajdy, no. Odpowie, startuje zobacz tylko na asfalcie. Czy to jest tak, że on preferuje ten asfalt? No, Formuła 1 też się odbywała jednak na asfalcie. A jak on sobie poradzi na szutrze. Gdyby startował w rajdowych mistrzostwach świata, to jednak więcej rajdów jest na, na szutrze. No zdecydowana większość rajdów nawet jest szutrowa w mistrzostwach świata. Yy, I no tak, to jest ten temat, który Robert troszeczkę miał. Znaczy, nie, nie chodzi ludzi na, na wiecznie, bo na śniegu żaden problem, natomiast no. Szuter trochę z dala, to się prędzej czy później wyjaśni, nie będę zdradzał tej tajemnicy, z czego to konkretnie wynika, natomiast jest to tam jakaś drobnostka, w każdym razie Robert twierdzi, że jak w razie czego do już się przekona. Oczywiście, startuje na asfaltach, bo jakby jego cała przeszłość, jego całe podstawy, jeśli chodzi o kierowcę wyścigowego, Wcześniej to jest asfalt. No i tak samo potem naturalnie przez asfalt jakby przechodził poprzez kolejne lekcje rajdowe. Niemniej, jestem przekonany co do tego, że kiedy przyjdzie pora wjazdu na szóter, Robert bardzo szybko na tym szutrze temponzie. To znaczy, oczywiście te ostatnie czy tam dziesiąte, czy części sekundy, to wiadomo, że im więcej doświadczenia, tym lepiej, a Robert ciągle powtarza, że w rajdach ma doświadczenie bardzo małe, że jest takim, no można by powiedzieć, nawet półamatorem ciągle, no bo. To jest prawda, jazda, 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 practice, practice, practice i tego Robertowi ciągle brakuje, natomiast no, mimo wszystko no, znając Roberta i znając jego talent, moim zdaniem najbardziej utalentowany kierowca taki ogólno, jeśli chodzi o multidyscyplinarny na świecie, nie widzę żadnego innego kierowcy, który byłby w stanie jeździć tak szybko w Formule 1 i w rajdach po prostu. Tak więc jestem przekonany, że tutaj znowu zadziała ten element właśnie tego geniuszu Roberta, który, który za kierownicą po prostu jest wybitny. I myślę, że bardzo szybko w razie czego dojdzie do dobrego tempa na szutrze, a potem będzie tylko szlifował wraz z jakby w miarę zdobywania doświadczeń.